Wokół trzech dyscyplin toczył się wczorajszy sportowy dzień w Końskich. Mecz ligowy rozegrali juniorzy starsi Neptuna. W memoriale imienia Edwarda Strząbały mierzyli się juniorzy młodsi KSSPR-u, a seniorzy KSSPR-u w lidze walczyli na wyjeździe. Grała też konecka Liga Siatkówki. W hali przy ulicy Stoińskiego już po raz trzeci rozegrano memoriał imienia Edwarda Strząbały w piłce ręcznej juniorów młodszych. To impreza, która ma wspominać doskonałego szkoleniowca Szczypiorniaka. Osoba nieprzeciętna, wybitny szkoleniowiec piłki ręcznej. Był również trenerem MKS-u Końskie, zarówno w pierwszej lidze, jak i w ekstraklasie prowadził naszych piłkarzy podczas rozgrywek ligowych. Obecnie ten trzeci memoriał rozgrywany jest w kategorii juniorów młodszych. Trener Edward Strząbała, tak jak wspomniałem, wybitny szkoleniowiec, wybrany trenerem 50-lecia Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. Przez lata swojej pracy trenerskiej pracował w wielu klubach w Polsce. Między innymi zdobywał Mistrzostwo Polski z Iskrą Kielce, ze Śląskiem Wrocław, pracował w Stali Mielec. Również osiągał wspaniałe wyniki Mistrzostwa Afryki z Tunezją podczas swoich wyjazdów zagranicznych. Postać niezwykła w piłce ręcznej, godna upamiętnienia i dlatego też jesteśmy po raz trzeci organizatorem memoriału jego imienia. Turniej stał na wysokim, bardzo wyrównanym poziomie. Rywalizowały ze sobą nasz KSSPR, MTS Lider Radom, Vive Tauron Kielce oraz UKS Wiktoria Tomaszów Mazowiecki. Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało się, że zwycięzcą jest ekipa z Kielc. Wczoraj grali także podopieczni Michała Przybylskiego. Nasi seniorzy po dramatycznym, wyrównanym meczu przegrali z MTS-em Chrzanów, grając na wyjeździe 30-29. Zadecydowała bramka Jana Orlickiego, który w ostatniej sekundzie spotkania silnym rzutem pokonał bramkarza Koni. Za dwa tygodnie koneczczanie zmierzą się we własnej hali z Wiretem CMC Zawiercie. Zmieniamy dyscyplinę, bo w świętokrzyskiej lidze juniorów starszych rywalizowali zawodnicy MKS-u Neptuna Końskie. Walczący o awans do centralnej ligi podopieczni Arkadiusza Jarząba są liderami tabeli. Wczoraj na boisku przy ulicy Sportowej podejmowali oni szóstą Olimpię Pogoń Staszów i bez problemów zwyciężyli 4-1. Bramki dla Neptuna zdobyli. W pierwszej połowie wynik otworzył Piotr Zieliński, a w drugiej odsłonie trafiali Tomasz Staromuński, Cezary Madej i Bartłomiej Sidor. Honorowe trafienie dla Pogoni zaliczył Piotr Karkówka. Również wczoraj grano u nas siatkówkę, a dokładnie to odbyła się druga kolejka koneckiej Ligi Siatkówki. W hali w Stadnickiej Woli doszło do dwóch starć. Kansas Kazanów 3-0 pokonało gimnazjum numer 2, a ekipa Fair Play po jednostronnym widowisku również 3-0 zwyciężyła za Mareną. Pojedynek gimnazjum z DZ-em został odwołany, a organizatorzy przyznali walkovera tej pierwszej drużynie. W tabeli po dwóch kolejkach z kompletem zwycięstw prowadzi Fair Play, a druga jest ekipa z Kazanowa.